projekt ministerialny przewiduje, że pracodawca, który zatrudnia na czarno albo zatrudni zamiast na umowę o pracę, na umowę prawa cywilnego, czyli zlecenie lub dzieło, będzie współdłużnikiem solidarnym za zaległe alimenty i to na rok. Co znaczy, że będzie odpowiadał albo on, albo ten dłużnik solidarny, wedle wyboru osoby, która jest uprawniona do alimentów. Czyli matka dziecka na przykład będzie mogła wybrać, czy woli przedsiębiorcę, który ma więcej pieniędzy, czy też wybierze sobie dłużnika alimentacyjnego, albo w stosownej wielkości, tak jak to sobie sama ustali. To właśnie przewiduje ten przepis, że pracodawca za dłużnika alimentacyjnego, którego zatrudni, nawet nie do końca świadom tego, czy powinna to być umowa o pracę, czy umowa prawa cywilnego, stanie się również odpowiedzialny za alimenty. To jest dla mnie krok, który zaburza w ogóle system prawa, bo dług alimentacyjny jest długiem osobistym, więc jest pytanie, co by było, gdyby dłużnik zmarł, czy na pracodawcy dalej spoczywa ten obowiązek, co byłoby absurdalne. I po drugie wreszcie, to oznacza furtkę na inne ewentualnie zaległości. Wyobrażam sobie, że może w takim razie pracodawca będzie płacił jeszcze kredyt, najlepiej we frankach szwajcarskich, albo raty za samochód, a może inne zaległości swojego pracownika.